Witam serdecznie w dzisiejszym odcinku. Jak widzicie, nasi Simowie już żyją sobie w nowym domku. Dzisiaj będzie ślub, wielkie wydarzenie dla naszego Piotra. Więc jeżeli odcinek Ci się zostaw łapkę w górę, suba na kanale. A my co? Zaczynamy! Okej, okay, nasi Simowie sobie tam coś robią. Trzeba zapłacić rachuneczki. Potem możesz sobie sobie zjeść. Zawołaj na posiłek. Ciekawe, gdzie będą mieli. Postawiłam im, w ogóle nie pokazywałam domu jeszcze. Domek prezentuje się następująco. Jest malutki. Na razie taki skromny. Nie stać ich na szaleństwo. Tu pusty pokoik będzie dla dziecka. Jest sypialnia, mały gabinet. Myślę, że taki chwilowo im wystarczy. Widzę, że oni będą mieli teraz przy blacie, a nie przy stole. A nie, jedno przy blacie, drugie przy stole. No pięknie. A ty pójdziesz tu usiąść jedząc? Czy to jest za ciężkie dla ciebie? O, pójdziesz. A ty już zjadłaś. No i dobrze. Ona musi ćwiczyć jeszcze granie muzyki, ale już co zrobiła. Myślę, że dzisiaj w poniedziałek, dobra pogoda, weźmiemy oj pełnia. Weźmiemy ślub. Trzeba tylko ich zachęcić. A, ona idzie do pracy. No dobra, to niech idzie do pracy. Czy ty dzisiaj pracujesz? Też za dwie godziny pracujesz. A macie jakiś wolny wspólny dzień? Nie. No dobra, no to trudno. To będziesz musiał wziąć urlop albo po pracy wezmą ten ślub. Ile ten ślub będzie trwał? 18 to też dobra pora na ślub. Zaprosimy gości. Ślub weźmiemy sobie w tym parku, co jest z miejskiego życia. O tam jest wszystko gotowe, więc. Nie ma sensu tutaj meblować nic. W ogóle domek ściągnęłam sobie z galerii. Tylko trochę go przerobiłam, bo miał inne kolory. I w ogóle tak mi się bardziej spodoba. Jestem nim zachwycona jest z uroczy. Taki malutki. O, nasz sprzątacz przyszedł. Super. Dobra, on idzie do pracy, nie? W końcu by poszedł. Fajnie, że. A, Saj się zdenerwowała w pracy. No trudno. Popracuj ciężko, to będzie lepiej. Komitet powitalny super, tylko, że szkoda, że my mamy nie mamy możliwości teraz ich zaprosić. Pójdziemy za 9 minut do pracy. Ale trudno. Najwyżej nie będą nas lubić. Chociaż to smutne, bo ja akurat lubię Brenta i brata. Brand i Brent. Jesz nie Paka do nas dzwoni, jesteśmy w pracy. No i co, ja będą tu stać? Weź ich do domu. No niestety nie mamy możliwości się z nim zaprzyjaźnić teraz. W ogóle jaki ma strój do pracy. Wygląda jak taki robol. Okej, okay, Sai wróciła już z pracy. Jest dość mocno spięta, więc niech zacznie sobie od kąpieli. A później pewnie coś musi zjeść, skorzystać z toalety. Zajmiemy się nią przez chwilę. Podaj kolację, może... Spaghetti, o, o. Dobra. odpręższy się trochę. Ej, ja wyłączyłam te... Chmurki, dlaczego one znowu są? Chyba, że wpływ chmurek jest wyłączony. No, zobaczymy. No, on przyniósł ładną wypłatę. Ponad dwa tysiące. Tak codziennie. To uzbieramy na to, naszo, na to nasze pokolenie. Ty coś potrzebujesz? No, tak średnio powiedział. powiedziała. Więc może się po prostu przebierz. Hmm. Gdzie to jest, Boża? Stroje. Miejscu, strój. Dobra. Mechanizm musi robić, bo że to by nie potrzebował to durne stanowisko do robotyki. No dobra, oni zjedzą i zrobią ten ślub. No będzie to nocny ślub najwyżej. No, trudno. Będzie chociaż klimat. Ale nie chcę przekładać tego ślubu. Chciałabym, żeby był w dzisiejszym odcinku, no bo w następnym już pora na dziecko, bo tak jak policzyłam, no to to dziecko trochę będzie żyło i fajnie było, gdyby Piotr dożył do nastoletniego roku, tak, nastoletniego życia, nie wiem, jak to powiedzieć. No i żeby dotrwał do tego naszego dzidziunia. Módlmy się tylko o jedno dziecko. Bo bliźniaków nie zdzierżę. Po mojej próbie grania w 100 dzieci challenge stwierdzam, że taka ilość dzieci jest po prostu zbyt męcząca. Tutaj możemy zatrudnić nianie i tak dalej, więc będzie prościej. Ale jednak jestem bardziej za jednym dzieckiem. Pierwsze pokolenie jeszcze nie mają środków na to, żeby było większe mieszkanie i w ogóle, więc. A teraz Saj sobie tańczy. Dobra, weź to już jesteś najedzony założę się. I teraz tak, gdzie to będzie? Rozrywka? Nie. Eee... Boże. Nie ogarniam tego, jak zmienili to wszystko. O, zaplanowane wydarzenie towarzyskie, tutaj to jest. Okej, okay, jesteśmy już na weselu naszych pięknych Simów. I bez tutaj przedłużania musimy już iść się pobierać, bo widzę, że tutaj. Czemu nie możemy tak zrobić? Przecież ona tu jest. Weź lub z Piotrem. O, fajerwerki, jak to ślicznie wygląda w ogóle, jednak wieczór tutaj to był dobry pomysł. Ślicznie to wygląda. Jestem zachwycona po prostu. W ogóle nie wiedziałam, że tam są fontanny. Oni jeszcze nie konsumowali swojego małżeństwa, więc tak y bardzo tradycyjnie wszystko idzie. Najpierw ślub, potem konsumowanie małżeństwa. Przy okazji dziecko, więc super. Fajnie, fajnie, podoba mi się. Trzeba oglądacie najpierw fajerwerki? Nie oglądajcie fajerwerków, najpierw macie się ślub. Halo. Lub sam się nie weźmie. Co za ludzie. Aha. Czyli ta interakcja gdy w ogóle zniknęła, nie? No dobra, nieważne. Niech w końcu wezmą ślub. Super, to wygląda. Oglądajmy ceremonię piękną naszych Simów. W ogóle nawet ładny stroje im wybrało, bo to nie są stroje, które ja im wybierałam. Tylko z automatu. Tylko czemu ona ma czarne buty na ślub? No ale już pominiemy ten fakt. Wygląda to świetnie. Przys przysięgi składają. O, i goście nawet przyszli usiąść. Co prawda, tylko dwoje z y, wszystkich. O, idą. I idą, i idą, zbierają się. Jej, ale to ślicznie wygląda. Niech sobie wezmą ślub. Zaraz jeszcze tam pobawią się chwilę, napiją jakiegoś drinka czy coś. Bo jutro do pracy idą. Dobra, tu już wszystko mamy. Weźcie się jeszcze, pocałujcie, co? Żeby tam panna młoda nie padła. Gdzie tu jest pocałuj, coś takiego? Pocałuj, dobra. O, gratulacje składają. Ja cię. Nie spotkałam się jeszcze z taką interakcją, żeby po ślubie składali gratulacje. Dobra, wróćcie sobie teraz tutaj. Ale w ogóle ładna droga. Już ładny kadr. Wszystko w ogóle tu ślicznie wygląda o tej porze. O, widzę, że nie ma e, tutaj miksologa, nie kucharza. Więc Sai nam machnie tort. Hmm. Dobra, podaj kole... Nie, musi dać gotuj. Nie ma tak to, gotować tort na własnym ślubie, nie? Chociaż taka ciekawostka. Ja brałam udział w przygotowaniu swojego tortu. Dobra, leć tam gotować tego torta, bo widzę, że kucharz się spóźnia. A tort potrzebny na fse Wiecie co? Tu jedne kwiatki trzeba ciągnąć. Bo oni muszą sobie tutaj przedstawimy je gdzieś po prostu. on tu je postawmy. Bo tu musi stać tort, nie? No bo tu nie ma gdzie go postawić, z tego co pamiętam. Jakieś próbowałam, to był problem. Więc postawimy sobie tutaj ten tort. Dobra. A gdzie nasz Piotr? A idzie do Sajno. Zaraz się tu zjawi, więc fajnie. Okej, okay. tort się robi. Zaraz będą brać kawałki tasta, a potem jakiś toastik może muszę przenieść ten stół i teraz tak, dodaj weselny toper. To nie była figurka, figurka weselna? Weź się Piotr, teleportuj, będzie szybciej. A nie da się? Czekaj, da się. Teleportuj się tutaj, nie idź. Pojawi się, czy coś się zepsuło? Chyba się zepsuło. Piotr, szybciej. Nie, 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 dobra, po podejdź tutaj po prostu. Coś jest zbagowane i nie może się teleportować. Ty, stary, miałeś tu podejść. Tu masz jakieś problemy z głową? Coś jest ewidentnie tak, dobra. To dam mu interakcję pokrój, tort weselny. I może wtedy ogarnie, bo. On ma jakieś ewidentne problemy z głową. Gdzie ty jesteś? W ogóle się nie słucha ten typ. O, idzie. Idzie, będzie kroił tort wesele. Weźcie, bo nie mam której strony. Jej, fajerwerki. Będą razem jeść tort. Ojej. Ale urocze. Ale ona śpiąca. Dobra. Niech y, kończą pomału to wesele. Bo nam... Żonka padnie. Weź się zdrzemnij na kanapie. A ktoś tam już poszedł co usiąść. Tu się zremni O tak. Idź padni tam na tą kanapę. Zdrzemni się. Wiem, wesele męcząca sprawa. Dużo emocji i te sprawy. Więc ona się zdrzemnie i kończymy to weselicho. On jest za, jak zwykle, wszystkie mary. Dobrze zrobione te porze. Dzisiaj słowa gubię po prostu. Potrzeby, tak, to się nazywa potrzeby. Dobra. Trzecia. No to fajnie byłoby jednak wracać do domu. Niech to wesele się skończy. My widzimy się w takim razie u nich w domu. Okej, okay. nasi zimowie są już w domu, nie pozostało im nic jak skonsumować. Małżeństwo. Więc tak też zróbmy. A może zróbmy dwie pieczenie na jednym ogniu, niech się postarają o dziecko. Może już się uda. Jeżeli nie, no to po w następnym odcinku po prostu wrócimy do tematu. Hmm, czy się zdecydują na to w końcu? Do nie idzie. Co wy tam gadacie? Halo, wy tu mieliście konsumować małżeństwo, ludzie w telefonie Czyżby w końcu? Cześć, że ona chcesz ze mną robić Barbara? No, fajny pomysł. Nie no, oni o samolotach napierdzielają. Oni ewidentnie nie rozmawiają o tym. A może oni nie mogą wejść do pokoju czy coś? Może coś tu jest nie tak? Nie udało się w końcu za trzecim razem. W końcu konsumują na małżeństwo. Boże, on tej piżamie superman. Matko. No ale cóż, lepiej tak niż w ogóle, nie? Niech sobie na spokojnie dokończą interakcję, a potem będziemy. Ile to będzie się jeszcze psuło? 7 godzin. Też zjedzą kolację. Potem wejść porcję. Yy... Nie wiem czy test ciążowy jej zaliczy. Jakoś usianie. Najpierw zrób test ciążowy, a potem wejść porcję. Je za dwoje! Jej! Będzie mało bąbel! Nie sądziłam, że uda się za pierwszym razem. Bardzo jestem zadowolona, że się udało. Korzystaj. Zjedz a potem idź lulu. Ja wiem, że jesteś zmęczona, ale no musisz zadbać teraz o siebie. Ale super, że się udało. Tak za pierwszym razem. To już niedługo będzie nasz dziedzic pierwszy. Drugie pokolenie. Fajnie, fajnie. Piotro, tobie czegoś brakuje? No tak niekoniecznie. Mogłbyś się wykąpać, to wykąp się. No i ten stolik trzeba ci kupić. Okej, okay, kupiłam mu ten stół do robotyki, no bo niestety, ale musi yy, tworzyć te mechanizmy. Tak sobie gra zażyczyła do pracy. No a jego praca jest istotna, żeby dostawał awanse. No bo nie ukrywajmy, ale on będzie teraz żywicielem rodziny jedynym, więc fajnie by było, gdyby osiągnął ten awans teraz, jak pójdzie do pracy za dwie godziny. Ej, 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 stop, stop, stop kontynuuj mechanizm. Ja wiem, że pada deszcz i te sprawy, ale masz kontynuować mechanizm. Nie ma innej opcji. A ona idzie do pracy? Czy ona nie pracuje dzisiaj? 7 godzin. Ty no, on ma jakieś problemy z tym. Musi stać w domu, żeby on chciał to robić? Dobra. Weźcie go przenieście. Na razie stanie w pokoiku dziecięcym i tak na razie dziecka nie ma, więc e, miejmy nadzieję, że się uda. Dobra, czyli tam mu deszcz przeszkadzał ewidentnie. Mam nadzieję, że zaliczy nam to. Jak już jest spóźniony. A długo się robi ten mechanizm? Kilka godzin pewnie, nie? No trudno spóźnić się do pracy. lub miał, nie jego wina. O, jeszcze się oszołomił. Super po prostu. Czy brakuje nam, że Piotr umarł? To wtedy w ogóle nasza Zimka będzie biedna. To pracuj ciężko chociaż. No i co, i nie zaliczy tego, mój nie dostanie awansu, tak czy tak, bo nie ma z... zadania codziennego spełnionego, no ale trudno. No, nasza Zimka wstała. Jak się masz? Słońce, ty moje. Wejść tam były naleśniki. No chyba są jeszcze dobre, nie? No, weź sobie na leśniczki. I co tam ci jeszcze brakuje? Na pewno musisz skorzystać z toalety i wejść sobie kąpiel. A potem sobie odpoczniesz, poczytasz może książka. No tak naprawdę ona niby ma iść do pracy, ale... Myślę, że praca to możemy już porzucić. Mm. Ona i tak za dużo nie zarabia, więc nie ma sensu, żeby pracowała i się przemęczała. A boba sam się nie wychowa. Na pewno będzie trzeba zaraz kupić rzeczy dla dzieci. Jakieś, żeby tam spełnić racje i co? No i będziemy jej rozwijać jakieś mętości. Może niech ona maluje, skoro jest taką artystyczną duszą. Tą muzykę gdzieś tam polubiła. Zobaczymy. Na razie niech. Nie, 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 nie idź do pracy. Tak. Tutaj ma wziąć wolne. Ciekawe, czy zadzwoni z wanny do pracy. Nie, nie da się. Duże rzeczy Simowie mogą robić w wannie, ale nie mogą dzwonić. Dobra. Ona porzuci sobie tą pracę. Zobaczymy, czy nasz y, mąż dostanie awans. Czy Piotr awansuje, czy nie. Czy trzeba mieć to zadanie spełnione, czy nie. Szczerze, liczę, że nie. Bo lipa będzie. Będzie trzeba czekać na jutro. A jutro już może dostać kolejny awans, jak się postaramy. Dostał awans. Patrzcie, udało się. Tak, ona on niech porzuca. On dostał awans, teraz będzie dużo zarabiał. Więc zarąbiście. Dobra, myślę, że tutaj zakończymy sobie ten odcinek. Widzimy się już w następnym. Mam nadzieję, że w następnym przyjdzie na świat nasz potomek. Więc do zobaczenia. Cześć!